Nazywam się Wiktor Derhartunian. Jak moje nazwisko wskazuje, mój ojciec jest Ormianinem, moja mama jest Polką. Ja się urodziłem w Krakowie, wychowałem się w Polsce. Chodziłem w Krakowie do liceum Bartłomieja Nowogrodzkiego, po którym wyjechałem na stypendium do Francji, do Dijon, gdzie skończyłem maturę. Po maturze pojechałem do Wiednia. W Wiedniu ukończyłem Akademię Medyczną i potem zdecydowałem się na specjalizację w Niemczech. Specjalizację odbyłem na dwóch prestiżowych uniwersytetach. Na pierwszym uniwersytecie w Erlangen i na drugim na uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem, które jest praktycznie centrem referencyjnym w Niemczech dotyczącym chirurgii refrakcyjnej. Pod kierunkiem profesora Thomasa Kohnena są ustalane tam reguły, co można korygować, co nie można korygować. Także dokładnie te wszystkie informacje znam z pierwszej ręki i chciałbym je tak samo przekazać pacjentom w Polsce, aby dać jak najlepszą jakość chirurgii refrakcyjnej. Do tej pory w mojej karierze zoperowałem ponad 10 tysięcy oczu. Co miesiąc dochodzą nowe oczy i tak samo stawiam na jakość. To dla mnie nie tylko ilość operowanych oczu gra rolę, ale przede wszystkim jakość takich, takowych korekcji.